Browar Północny w Suwałkach po kupnie go przez firmę z Piotrkowa Trybunalskiego został zlikwidowany. Pozostał po nim niestety popadający w ruinę budynek. Właściciel mimo ponagleń inspektora nadzoru budowlanego nie zabezpieczył obiektu, ale podjął starania w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków o wykreślenie go z ewidencji. Suwalski browar był wpisany w Wojewódzką Ewidencję Zabytków. Niestety na prośbę właścicieli po przedłożeniu dokumentów Wojewódzki Konserwator Zabytków wykreślił ten obiekt z ewidencji, czyli istnieje realna groźba, że może on zostać wyburzony. Budynek, który przez ponad 120 lat mocno wrósł w historię Suwałk, zabytkiem nie jest, ale jak wyjaśnia wojewódzki konserwator, znajduje się na chronionym obszarze. Właściciel, jeżeli chciałby wyburzyć obiekt, musiałby uzyskać zgodę prezydenta Suwałk oraz miejskiego konserwatora zabytków. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tego terenu, który został utworzony w 2000 roku, teren ten przeznaczony jest na usługi browarnicze. Żeby zmienić jak gdyby plan zagospodarowania, no, musi przede wszystkim właściciel wystąpić z tym wnioskiem do nas. Mamy już ponad 11 lat od utworzenia tego planu, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tworzony jest nowy plan i być może właściciel zwróci się do nas z prośbą o zmianę przeznaczenia tego terenu. Niewykluczone, że ten teren zostanie przeznaczony na funkcje usługowe i mieszkaniowe. Zdaniem historyków najlepiej by było wkomponować budynek browaru w obiekt, który tutaj powstanie. W tym roku jesienne silne wiatry przyszły dość późno. Jednak siła ich powiewów przekroczyła znacznie statystyczne normy. Na Bałtyku sztorm o sile ponad 12 stopni w skali Beauforta, a u nas? Z powodu silnie wiejącego wiatru strażacy wyjeżdżali na tą chwilę 19 razy, z czego na terenie powiatu mieliśmy 16 interwencji, w tym 13 razy usuwaliśmy drzewa, które leżały na drogach. Dwa razy usuwaliśmy baner reklamowy oraz tablicę reklamową, które wiatr zerwał. Przy ulicy Szwajcaria wicher złamał drzewo na linię średniego napięcia 20 tysięcy volt. Linia została zerwana. Do południa trwało usuwanie tej usterki. Policja musiała na chwilę zamknąć ruch dla podniesienia nowej linii. Na terenie miasta dwa zdarzenia odnotowaliśmy. Jedno zdarzenie dotyczyło usunięcia drzewa, które leżało na drodze. Drugie zdarzenie dotyczyło banera, który został zerwany na ulicy Pułaskiego przez silnie wijący wiatr. Dodatkowo jeszcze tuż przed północą wczoraj wyjeżdżaliśmy do pożaru wędzarni na ulicy Chrobrego. Porywisty wiatr wywrócił dwie wiaty przystankowe przy ulicy Powstańców Wielkopolskich i przy Sejneńskiej. Meteorolodzy przestrzegają przed kolejną dozą silnych wiatrów. Właścicielka agencji ubezpieczeniowej zauważyła, że jest oszukiwana przez własnego pracownika, Dorotę O. Kobieta pobierała wpłaty klientów za ubezpieczenia i wpłacała je na własne konto. Prokuratura Okręgowa w Suwałkach prowadzi śledztwo przeciwko Dorocie O. jako podejrzanej o przywłaszczenie pieniędzy pochodzących ze składek klientów jednej z agencji ubezpieczeniowych działającej na terenie miasta Suwałki. Kwota przywłaszczenia kształtuje się w granicach 54 tysięcy złotych. Teraz za ten czyn podejrzanej grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Przestępstwo trwało czas jakiś i to czyn ciągły sprawczyni. Trzeba zatem będzie wszystkie przypadki zagarnięcia opłat i ich wysokości wyjaśnić. Czynności śledcze trwają. Studenci ratownictwa medycznego, studium medyczne i bezpieczeństwa wewnętrznego Suwalskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wspólnie z policjantami służby prewencji kolejny raz przystąpili do walki o życie i zdrowie ludzi bezdomnych w okresie zimy.
PWSZ już po raz czwarty podpisała umowę o współpracy z policją wspólnie z innymi służbami społecznymi. Ogromnie się cieszymy, że nasza uczelnia, szczególnie studenci naszej uczelni biorą udział w tak wspaniałym, wartościowym projekcie, który realizujemy razem z Komendą Miejską Policji w Suwałkach. Powiem tak, jestem dumna z naszych studentów. To są studenci z kierunku pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego i od tego roku też biorą udział czynnie tutaj studenci z kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego. No cóż, mam nadzieję, że ta akcja, tak jak poprzednie realizowane w zeszłym roku, będą miały takie wspaniałe rezultaty jak do tej pory. Młodzież bardzo chętnie, co roku coraz liczniej chce uczestniczyć w takich działaniach i nie ukrywa tutaj pan naczelnik, że w tym roku musieli też zrezygnować z wielu studentów, ponieważ tylu chętnych zgłosiło się właśnie do tej akcji. Patrole już są w trasie. Odszukują ludzi bezdomnych, niezaradnych, kontrolują ich stan zdrowia, pouczają o miejscach, gdzie można oczekiwać pomocy, noclegu i jedzenia. Dzień dobry, aspirant Jędrusz, Komenda Miejska Policji Suwałki. Przyszliśmy tutaj, aby sprawdzić, czy wszystko u was w porządku, czy macie gdzie mieszkać, czy ewentualnie macie gdzie uzyskać pomoc. Wiecie, czy znacie takie miejsca? Znamy. Czy nie potrzebujecie pomocy? Nie, czy jesteście cali, zdrowi, tak. Rany jakieś, tak. Bo tu są koleżanki, które ewentualnie mogą was opatrzyć. Szanowni. Wszystko jest w porządku? Tak. Macie, wiecie, gdzie możecie ewentualnie zjeść ciepły posiłek? Znaczy ja mieszkam, ja jestem zameldowany, ja mieszkam. Ja akurat przychodzę, czasami dla kolegów pomagam. Parę razy dzwoniłem, bo tam coś się działo, czasami nie. Czyli jest pan taką... Jakiś czas zadzwonię, jak nie, to nie. No pomocną to, dłonią, tak? To znaczy, okay. Parę razy dzwoniłem. No to fajnie, bardzo nas to cieszy. Studenci przystąpili do działań z energią i wiarą. Pierwszy raz w takim patrolu? Tak, to jest pierwszy rok, w którym biorę udział. A nie boisz się? Nie, w sumie nie. Czak, wydaje mi się, że to jest takie przyzwyczajenie się do zawodu, to co nas może spotkać w przyszłości. Jasne, czyli to co życie daje. Dokładnie. Jasne. Myślę, że się czegoś nauczę, myślę nawet, że bardzo dużo i to da nam jakieś doświadczenia w dalszej pracy zawodowej. Jednak nie przez przypadek wybraliśmy taki zawód i chcemy nieść pomoc ludziom w każdym wieku, z różnych statusów społecznych i myślę, że da nam to bardzo dużo. Z każdym rokiem przybywa chętnych wolontariuszy do pomocy policji i służbom społecznym. Walczą o życie tych, którym najtrudniej. W błyskawicznym tempie prezydent miasta rozstrzygnął konkurs na stanowisko dyrektora w nowej miejskiej instytucji. Na miejsce likwidowanego zakładu usług komunalnych i miejskiej dyrekcji inwestycji powołano zarząd dróg i zieleni. Na jego szefa powołany został dotychczasowy dyrektor Tomasz. Oczywiście nowe obowiązki, nowy zakład. Prezydent przedstawił tutaj swoje oczekiwania. No i od nowego roku będziemy tutaj z nową załogą, zasiloną o pracowników z miejskiej dyrekcji, się starać jak najlepiej wykonywać te nowe właśnie zadania i obowiązki, które na nas będą ciążyły. Gro i trzon tego nowego zakładu stanowi przekształcony zakład usług komunalnych. W pełni mogę polegać na tej załodze. Się sprawdziła. Pracujemy ponad 8 lat razem i w tej chwili będę po prostu się starał jeszcze jak się wypracować jakieś wspólne stanowisko i tryby z pracownikami, którzy dojdą z Miejskiej Dyrekcji Inwestycji. Na sprawne działanie nowej firmy liczy nie tylko samorząd, ale i my. Zwykli mieszkańcy Grodu nad Czarną Hańczą. Na razie chcemy tutaj się ogarnąć jakoś, bo jednak jeszcze jest w trakcie likwidacji miejska dyrekcja i zamykanie roku budżetowego Zakładu Usług Komunalnych. Myślę, że te najbliższe tygodnie pozwolą nam jakoś tutaj dopracować, wszystkie jakieś takie zgrzyty i niuanse polikwidować i będziemy się starali jak najlepiej wypełniać te powierzone nowe zadania. Ścieżek, dróg, ulic i zieleni w naszym mieście przybywa. Zatem nowemu dyrektorowi i jego firmie pracy na pewno nie zabraknie.
Na skrzyżowaniu ulic Dwernickiego i Utraty doszło do niespotykanego zdarzenia. 27-letni kierujący BMW zatrzymał się przed przejściem dla pieszych i podszedł do Fiata, który jego zdaniem mógł spowodować kolizję, wjeżdżając w tył jego samochodu. Wtedy z pojazdu tego wyszedł 38-letni mieszkaniec Suwałk i uderzył w głowę metalowym kluczem mężczyznę. Pokrzywdzony doznał rany tłuczonej głowy i został zabrany do szpitala. Kierujący Fiatem został zatrzymany przez policjantów jako osoba podejrzana o dokonanie uszkodzenia ciała. Krewki Suwalczanin trafił do policyjnego aresztu. Takiej agresywnej postawy kierowcy jeszcze w naszym mieście nie odnotowano. Wczoraj usłyszał on zarzuty, a prokurator zastosował wobec niego dozór policji, zakaz opuszczania kraju i powstrzymanie się od kontaktów z pokrzywdzonym. Sprawcy uszkodzenia ciała i narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. 38-latek miał bardzo zły dzień, lecz nie wiadomo, czy będzie dla niego wyrozumiały prokurator i sędzia. Pierwsza z nich zdarzyła się około 3:00 nad ranem na trasie Suwałki-Raczki. Dzisiaj dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach około godziny 3:00 został poinformowany o kolizji drogowej w miejscowości Sucha Wieś na trasie Raczki Augustów. Przybyli na miejsce policjanci i wstępnie ustalili, że w wyniku podmuchu silnego bocznego wiatru odchyleniu uległa pusta naczepa tira. Zaczepiła ona o nadjeżdżający z przeciwnej strony samochód bus. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Uszkodzeniu uległy jedynie oba pojazdy. Następna kolizja drogowa zdarzyła się 3 godziny później w północnej części rejonu suwalskiego. Drugie zdarzenie drogowe miało miejsce około godziny 6:00 w pobliżu miejscowości Przerośl. Mundurowi wstępnie ustalili, że jadący samochodem nadjechał na gałąź, która niespodziewanie spadła mu na drogę. Kierujący pojazdem nie odniósł obrażeń ciała. Ponieważ komunikaty meteorologiczne są dalej niepomyślne, policja apeluje o ostrożność i zdrowy rozsądek. W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi suwalscy policjanci apelują o zachowanie ostrożności i rozwagi na drodze. Nawet parkując swoje auto trzeba sprawdzić, czy w pobliżu nie ma drzewa, które wicher może złamać i zniszczyć nasz pojazd.